Bogu, bracia i siostry. Chcę powiedzieć świadectwo, ponieważ to mają być świadectwa odnośnie napełnienia Duchem Świętym, chrztu Duchem Świętym, czy jak to, nieważne. Ważne to, co przeżywam. Tak się stało, że nawróciłam się w społeczności ewangelickiej i tam właściwie na temat Ducha Świętego nie mówiło się. Mówiło się, ale tak, żeby się też nic nie stało. I także właściwie specjalnego zainteresowania w tym czasie Duchem Świętym nie było w moim życiu. Ale tak się wydarzyło, że przeżywałam taki kryzys duchowy, taki bardzo trudny czas. Było to związane z wieloma okolicznościami, ale to był bardzo trudny czas. Czułam się wypalona, czułam, że po prostu tracę radość zbawienia i myślałam, że no co tu zrobić? Po prostu byłam jak samochód bez paliwa. Tylko tyle, co pociśniesz i zaśnisz, zaś pociśniesz. I tak właśnie wyglądało moje życie duchowe. I wiecie, miałam tą świadomość, że muszę coś zrobić. Bo inaczej naprawdę zginę. Miałam tą świadomość. I pewnego razu mówię do męża, wiesz co, zajedźmy gdzieś, z kimś muszę porozmawiać, bo tak się nie da żyć. No ja po prostu już tak nie mogę dalej żyć, tak funkcjonować. Na zewnątrz może tego tak nie było widać, ale wewnątrz naprawdę toczyłam walkę. Czytałam Słowo Boże, modliłam się, ale wiecie, to było tak, że musiałam, że to robiłam, bo jakby to było, jakby tego nie zrobiłam, ale Słowo Boże do mnie nie docierało. Modlitwa, jakby było niebo zamknięte. I najpierw mąż nie chciał, ale potem tak ciągle mu tam trułam i w końcu się zdecydował i pojechaliśmy. I tak modliłam się, Panie, gdzie mamy zajechać, żeby porozmawiać o tym, żeby ktoś nas zrozumiał, o co tu chodzi. I tak żeśmy jechali, w końcu skręciliśmy do braterstwa Pomperów. Erwina nie było w domu, ale Ela była. Wiecie, myśmy nawet nie musieli za dużo mówić, ale Ela była taka rozpromieniona, mówiła, że jeżdżą na Bładnicę, na społeczność. Co tam przeżywają? Jak zaczęła opowiadać, wiecie? I w pewnym momencie, co było też niepodobne do Eli, Ela otworzyła psalm 23 i zaczęła czytać ten psalm. Ja tylko pamiętam trzy wiersze z tego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I wiecie, jakby mi łuski ktoś z oczu zmyślił, ale mnie wszystkiego brakuje. Mnie brakuje pokoju, mnie brakuje radości, mnie brakuje, wszystkiego mi brakuje. I nad wody spokojne prowadzi mnie. Ja ciągle gdzieś coś się działo, coś burzliwego, coś było niespokojnego na pasze zielone. I wiecie, do mnie taka świadomość przyszła, myślę, ja chyba pastwiska pomyliła, bo to nie jest to, gdzie mam być. Naprawdę, chociaż ja ten psalm znała prawie na pamięć, ale nigdy to Słowo Boże tak do mnie nie przemówiło. I pomodliliśmy się i Ela nas tak bardzo zachęcała, przyjedźcie na tę Władnicę, przyjedźcie, zobaczycie. No i pojechaliśmy i tak się zaczęła. Tak się zaczęło, wiecie, naprawdę przeżywaliśmy tam wspaniały czas, to był dobry czas. Czułam, że odbudowuję swoje życie duchowe, ale pewnego razu, po jakimś czasie, Ela mówi, Wandzia, wiesz co, ja była w Ustroniu nad Stawem, przeżyła tam napełnienie Duchem Świętym. Wiesz co tam się dzieje, musisz tam zajechać. I wiecie, mi to myśli, jak przeżyłaś napełnienie Duchem Świętym, co to jest? Wiecie, no po prostu nie wiedziała. No i ona mi zaczęła opowiadać, wiecie, i do mnie takie, ja sobie myślę, no tyś przeżyła, a jo co?
I przyszła do domu i ona jeszcze mówi, wiesz co, zacznij studiować dzieje apostolskie, dokładnie se tam przeczytaj. No i tak zrobiła, jak ona mówiła. Zaczęła studiować dzieje apostolskie. Wiecie, tak mnie to zainspirowało. No i mówię mężowi, wiesz co, zajedźmy tam do tego Ustronia. Ale mąż mówi, że tu ledwo z Drogomyśla, zaś do Nabładnicy, zaś do Ustronia. Mówi, co, będziemy tak gonić, nie wiadomo. I jakoś tego tak nie odczuł, nie podchwycił. Ale wiecie, we mnie było takie pragnienie, zaczęła się modlić. Jak jeździliśmy tam na te Bładnice, też tam się modliliśmy, ale jakoś no nie przeżyłam. No nie przeżyłam i w końcu już tak myślę, Boże, czy ze mną jest coś nie tak? Przyjechała z tej społeczności, miała takie pragnienie, no i nic, myślę, coś, jakoś przeszkoda. I wiecie, i kiedy się tak modliła i nagle Duch Święty jak gdyby otworzył mi oczy i przyszła modlitwa Anny. I to jest to miejsce, kiedy Anna modliła się o syna i wtedy Heli do niej odpowiedział. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. I wiecie, to było niesamowite. Idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Anna prosiła o syna, a ja proszę o napełnienie Duchem Świętym. Skoro tam się to wypełniło, to u mnie się też to musi wypełnić. No nie ma innej opcji. I wiecie, i to słowo tak mi gdzieś utknęło, tak się uchwyciłam tego słowa, no ale nie przeżyłam napełnienia. Znowu była modlitwa tam na Bładnicach i taki brat mi mówi, ale ty nie musisz mówić językami, mówi. To nie trzeba mówić językami. Ale wiecie co, mnie już to tam nie odpowiadało. Ja chciała cały pakiet, ja chciała mówić językami, ja chciała przeżyć napełnienie Duchem Świętym i już nie dała się tu wyprowadzić. No i pewnego razu Ela przychodzi i mówi, Wandzia, w poniedziałek Zielonych Świąt będzie specjalne nabożeństwo w Ustroniu poświęcone napełnieniu Duchem Świętym. Musisz tam jechać. No i ale teraz, no jak przekonać męża, żeby... Ale tak się zdarzyło, że pojechał na operację ręki. I wiecie, ja w tym czasie wzięła sobie urlop. No się jadę. Niech się dzieje, co chce. Jadę do Ustronia. Wzięłam sobie urlop i wszystko, że już pojadę. W niedzielę była odwiedzić męża i mąż mi mówi, ale nie zapomnij, bo na Bładnicach też jest społeczność. No pięknie. Jak już miała takie inne plany, ale nic nie powiedziała. I tak myślę, i wiecie, wsiadłam w autobus, kupiłam bilet do Nierodzimia. I siedzę w tym autobusie i myślę, no panie, no co ja mam robić? Tu chcę być lojalną wobec tych braci, sióstr tam na Bładnicach, a tu... Ja wiedziała, że coś się stanie w tym dniu. Ja już cały dzień była, przedeptywała, była gotowa, myślę, no ja tam muszę jechać. I wiecie, ja się tak modliła w tym autobusie, że jakże się ocknęła, to my już by byli tu w Hermanicach. Ja sobie, chwała Bogu, Pan Bóg rozwiązał swój ten problem bez niczego. No i przyszła na to nabożeństwo. No wspaniałe było nabożeństwo. Brat Michał potem całą instrukcję powiedział, jak to wszystko ma być. Że my mamy mówić, a Duch Święty nam będzie podawał. Nie, Duch Święty nie będzie mówił, jak my nie będziemy mówić. Duch Święty nam tylko będzie poddawał, wiecie? I wszystko było już było tak jakoś inaczej, bo zawsze prosił, żeby wyjść. Ale wtedy brat Michał mówi, żeby podnieść ręce, a on przyjdzie do ławki i będzie kładł na każdego ręce. I wiecie, ale ja już była tak, ja się już nie mogła doczekać, jak brat Michał zaczął się modlić, jak zaczął przychodzić na pierwszego, drugiego, wiecie, to ja
po prostu już taka fontanna. Duch Święty mnie tak potężny sposób dotknął, że ja się tak zaczęłam modlić, a mój syn Marek był ze mną i ona się przeraziła. Mówi, mama, mamo, co się z tobą dzieje? A wiecie, dla mnie to było niesamowite. To było, wiecie, jak wulkan to wszystko. Tak wylewało się i wiecie, i potem... Może to nie chodzi tylko o języki, ale wiecie, Duch Święty zmienił moje życie, zmienił moje motywacje. Duch Święty zainspirował mnie do służby, a to, że to jest prawda, to jest, że zaczęliśmy służyć w nowej nadziei. Służba trwa do dzisiejszego dnia. Zaczęliśmy służyć wśród chroników. Służba trwa do tego dnia. A to już jest 37 lat i ciągle mam taką samą radość i ciągle mi się chce służyć i ciągle mam pragnienie przeżywania z Bogiem, bo Bóg jest wielki i cudowny i zachęcam każdego. Wiecie, tu w zborze, jeżeli ktoś nie przeżyje Ducha Świętego, to muszę mu powiedzieć, że jest trochę coś z nim nie tak, bo powiem wam tak, bo my, którzyśmy się nawrócili w społecznościach, gdzie nie było mówione o Duchu Świętym, to myśmy musieli chodzić i szukać. A my tu to mamy na miejscu i co? Niech nas Bóg błogosławi.